Polacy w Libanie. Program przedstawiający obecność Polaków na ziemi libańskiej i ich czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym Libanu. W wyniku II wojny światowej i działań na froncie wschodnim dotarło do Libanu w latach 1943-1950 ponad 5 tysięcy uchodźców polskich. Liban stał się dla nich bezpiecznym azylem chroniącym przed strachem, głodem i wojną. Wygnańcy polscy, pomimo tragicznych doświadczeń wojennych i długoletniej tułaczki, w Libanie mogli spokojnie żyć oraz rozwijać głębokie i owocne relacje z mieszkańcami tego kraju na wszystkich płaszczyznach życia. Było to możliwe dzięki temu, że wśród uchodźców znaleźli się ludzie wykształceni. Polska inteligencja, która uczestniczyła w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym Polski. Swoje doświadczenia z kraju ojczystego przynieśli na grunt libański i tutaj stworzyli organizacje oraz stowarzyszenia. Kultywowali polską tradycję oraz święta narodowe, w których uczestniczyła libańska klasa polityczna. Wielu z Polaków po długiej tułaczce, nękanych ciężkimi chorobami, umierało w Libanie. Dlatego pojawiła się potrzeba otwarcia polskiego cmentarza. Powstał on w sąsiedztwie cmentarza francuskiego w Bejrucie, na terenie ofiarowanym przez Urząd Miasta Bejrut w dzielnicy Mazraa. Cmentarz znajduje się w tym miejscu po dzień dzisiejszy. Dar Libanu dla uchodźców polskich stał się historycznym symbolem obecności Polaków na ziemi libańskiej. Uchodźcy polscy pamiętali szczególnie o wyjątkowej postaci swojego rodaka silnie związanego z Libanem. Był nim polski misjonarz ojciec Maksymilian Rybło, który jako wysłannik Zgromadzenia Jezuitów na Bliski Wschód prowadził w Libanie szeroką działalność edukacyjną, która zaowocowała w 1875 roku powstaniem Uniwersytetu Świętego Józefa w Bejrucie. Akademicy, artyści, poeci i malarze. Wszyscy oni, pomimo ciężkich doświadczeń, pozostawili w Libanie swoje cenne ślady. Po mroźnej Syberii, w cieple śródziemnomorskiego wybrzeża, Polacy odzyskali wolność, mieli szansę kształcenia i rozwoju swoich umiejętności w Libanie, kraju tolerancyjnym, wielokulturowym i gościnnym, w którym panował dobrobyt stwarzający godne warunki życia, rozwoju i pracy. تحياتنا لكم احبائنا المشاهدين اللي عم تتابعونا عبر تشاريتي تي في وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم تنبث من خلاله هالحلقه الخاصه. Witam wszystkich widzów oglądających program specjalny w telewizji Charity i mediach społecznościowych pod tytułem Polacy w Libanie. Program, który składa się z 5 odcinków, rzuca światło na okres pobytu Polaków w Libanie w czasie II wojny światowej. Po dzień dzisiejszy są Polacy, którzy mieszkają w Libanie. Oba państwa łączą dziś relacje oparte na przyjaźni, miłości oraz więzach rodzinnych. Oba narody łączy wiele cech wspólnych i długa wspólna historia. Od dawna po czasy współczesne Polacy dają Libańczykom wsparcie moralne. Ciągle pamiętamy postać Jana Pawła II, który odwiedził ziemię libańską i ukochał Liban jak swoją drugą ojczyznę. Podobne uczucia ma wielu Polaków. Wraz z Kazimierzem Gajowym i jego żoną Mają Utajek, których serdecznie witamy, zapoznajemy widzów z historią dwóch narodów oraz ich relacjach opartych na przyjaźni oraz wzajemnej pomocy. Państw, które w pozytywny sposób oddziałują na siebie. Historię tę poznajemy poprzez sylwetki osób, które odegrały ważną rolę w relacjach polsko-libańskich. W tym odcinku prezentujemy ważną postać polskiego architekta Karola Szejera, przedstawiciela modernizmu w architekturze. Jego styl charakteryzuje się prostotą, oszczędnością kosztów wykonania oraz niezwykłą elegancją. Widać to na przykładzie wielu zaprojektowanych przez niego budynków w Libanie. W dzisiejszym programie wystąpi także libański inżynier-architekt Georges Abid. Przedstawi on historię życia i pracy polskiego architekta, który na trwałe zapisał się w dziejach budownictwa w Libanie. Wspólnie z Wami przedstawiamy historię obecności Polaków w Libanie i ślady, które pozostawili w różnych dziedzinach – w sztuce, literaturze, architekturze, polityce oraz w życiu społecznym. Jest to cenne przede wszystkim dla młodych Libańczyków, aby poznali historię życia Polaków w Libanie. W ten sposób poczujemy, że również my mamy drugą ojczyznę, tak jak Polacy Liban.
نعرف شبابنا اللبناني على هذا الشعب، واليوم بدورنا نكون عندنا وطن تاني مثل ما أنتم عندكم وطن تاني اسمه لبنان. حقيقة بس مثل قبل أسبوع حكينا الشخص مهم كان اسمه زيغموند زافادوفسكي وكان دبلوماسي. To prawda. Nie bez powodu zaczęliśmy nasz program tydzień temu od przedstawienia sylwetki polskiego dyplomaty Zygmunta Zawadowskiego. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę odgrywa dyplomacja dawniej i dziś. Obecnie Liban potrzebuje bardzo dobrych, zdolnych dyplomatów, szczególnie w tej trudnej sytuacji. Dzisiaj zaprezentujemy kolejną bardzo ważną postać. Ludzie potrzebują budynków mieszkalnych, domów czy szkół. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest polski architekt Karol Szejer. Jego postać przypomina nam o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Otóż obecne granice Polski nie są takie jak w okresie przedwojennym. Karol Szejer urodził się we Lwowie, kiedyś polskim mieście, które obecnie znajduje się na terytorium Ukrainy. Szejer studiował we Lwowie. Jest istotna rzecz w jego życiu, która może być szczególnie ważna dla Libańczyków dzisiaj. W czasach jego młodości Polska odzyskała niepodległość. Podczas wojny z Niemcami i Rosją przerwał studia i walczył w obronie ojczyzny. Uczestniczył w walce z bolszewikami w 1920 roku. Miał wtedy zaledwie 20-21 lat. شارك بالحرب حرب ضد الأونيون السوفيتيك بال 1920 كان عمره 20 سنة 21 سنة بعدين لما وصلنا الحرية والاستقلال. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuował studia na Politechnice Lwowskiej. Polska potrzebowała odbudowy powojennych zniszczeń. Szejer opuścił Lwów i udał się na południe Polski, do Katowic. Znajduje się tam do dziś wiele budynków, które zostały przez niego zaprojektowane. Wybuch II wojny światowej przerwał jego pracę. Jako jedyny spośród Polaków, o których mówimy w tym programie, nie był na Syberii, nie dotarł do Iranu, a potem do Libanu. Szejer poprzez Rumunię dostał się do Istambułu w Turcji, a następnie przez Syrię do Libanu. Potrzebował więc dużo czasu, nie jak inni Polacy, którzy przybyli do Libanu na początku wojny. Dotarł do Libanu w 1946 roku i od razu rozpoczął pracę. Trzeba podkreślić, że cudzoziemcowi w owych czasach nie było łatwo zdobyć pracę w Libanie, aby nie stwarzać konkurencji dla Libańczyków. W tym wypadku zdarzył się wyjątek. Otóż rząd libański miał świadomość, jak ważną osobowością jest Karol Szejer i jak jego praca może być przydatna i cenna dla Libanu. Do dziś istnieją w Libanie budynki będące świadectwem jego pracy. Szejer spędził prawie całe swoje życie w Libanie. W 1970 roku ze względów rodzinnych wyjechał do Ameryki, gdzie zmarł nagle. W testamencie napisał, że pragnie wrócić do Libanu nawet po swojej śmierci. Zgodnie z jego wolą pochowany został na cmentarzu polskim w Bejrucie, w dzielnicy Mazraa, Barbir. Każdy, kto odwiedza dziś polski cmentarz wojenny w Bejrucie, może zobaczyć nagrobek z jego imieniem i nazwiskiem. Chciał wrócić do Libanu nawet po śmierci. Tak bardzo ukochał Liban. Szejer pozostawił w Libanie nie tylko budynki, które zaprojektował i wybudował, ale także pamięć wśród libańskich architektów. Jest wśród nich Georges Arbit, którego usłyszymy w dzisiejszym programie. Wiele pisał o Szejerze i odkryłem, że jest ciągle zafascynowany polskim architektem, jego pomysłami i stylem pracy. To było coś zupełnie nowego w Libanie. Tak jak Karol Szejer był sławny w Polsce, tak sławnym stał się również w Libanie. Usłubu handasy,
بيعملوا وكمان يعني لأنه جاب شيء جديد للبنان يعني ومثل كان مهم بالبولندا صار كتير مهم هون بلبنان يعني أدخل الحديث على الهندسة المعمارية Karol Szajer, tasaru fiktarem na mohandesidin. Zapoczątkował styl modernistyczny w architekturze. Wielu libańskich architektów i inżynierów zafascynowanych było jego pracą. Libański inżynier, architekt Georges Arbit, nie tylko śledził pracę Szajera na terenie Libanu, ale odwiedził pięciokrotnie Polskę i tam poszukiwał śladów jego pracy. Napisał obszerną książkę liczącą ponad 400 stron o życiu i pracy Szajera. Z niecierpliwością czekamy na wydanie tej książki także w języku angielskim, a więc nie tylko my, ale cały świat będzie mógł poznać tę niezwykłą postać. Ta bykur huwe bil inglizy i ta kulna myżba znech na Bolonię u Lubnanię, bas kul alam jan bierdza al Karol Szajer. Jak cennym dla nas dzisiaj jest to, że możemy zobaczyć pracę Szajera dzięki budynkom, które pozostały po nim w Libanie. Budynki, które widzimy na zdjęciach, zaprojektowane zostały przez polskiego architekta. Pamiętam, że wspomniałeś w poprzednim odcinku o słynnym w Bejrucie budynku Dar as-Sayad, który po dzień dzisiejszy uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Libanie. Są również inne. Czy możesz wskazać kilka spośród nich? Jest wśród nich na przykład budynek, w którym mieści się obecnie zakład energetyczny Kadisza w mieście Tripoli na północy Libanu. To bardzo ładny budynek. Budynek zakładu Kadisza w Tripoli to dzieło Karola Szajera. Szajer zaprojektował także budynek klubu absolwentów Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie, który stoi tam do dziś. Jest też kilka innych, o których powie za chwilę Maja, m.in. hotel Carlton w Bejrucie. Tak jak wiele budynków, które uległy zniszczeniom w czasie wojny domowej i trudnych okresach w historii Libanu. Jest bardzo okazały budynek na ulicy Hamra w Bejrucie. Wszyscy go tutaj znają. Znajduje się na nim zdjęcie słynnej libańskiej piosenkarki Saba. Kto znajdzie się na Hamrze i zobaczy to zdjęcie, będzie wiedział, że ten budynek to także dzieło Szajera. هذا البناية كمان لال أكيد اليوم عم نعرف على هالشخصية اللي يمكن ما حدا بيعرف بيجهلها. Poznajemy dziś osobę mało znaną Libańczykom i dlatego musimy powtarzać i pamiętać jego imię. Karol Szajer, polski architekt, który pozostawił po sobie tak cenne i liczne ślady w Libanie. Maju, miałaś powiedzieć kilka słów na temat hotelu Carlton i o tej niezwykłej postaci, która tak bardzo kochała Liban, że mimo że zmarła w Stanach Zjednoczonych, pragnęła, aby pochować ją w Libanie. كان انه انا دفنوني بلبنان وكانه وطن الام صحيح مثل ما عم نسمع هلا ودائما عم نقول انه كل البولنديين يلي عاشوا بلبنان كانوا يقولوا انه لبنان وطني الثاني. Tak, to prawda. Wszyscy Polacy, którzy mieszkali w Libanie, mówili, że to ich druga ojczyzna. Nie są to tylko puste słowa, ale deklaracje poparte faktami. Wśród nich jest Karol Szajer, który pragnął spocząć na libańskiej ziemi. Przyjechał do Libanu w bardzo korzystnym okresie, kiedy kraj uzyskał niepodległość w 1943 roku i zaczął się prężnie rozwijać, także pod względem budownictwa. Przyjechał zaznaczyć swoje cenne ślady w libańskiej architekturze. W swojej pracy łączył nowoczesność z praktycznością. W jego projektach nie było miejsc pustych czy niewykorzystanych. Zwracał uwagę na najmniejsze szczegóły, na światło, promienie słońca i ustawienie budynków tak, aby był w nich odpowiedni obieg powietrza i światła. Wszystko to jest bardzo ważne także dzisiaj. Naturalne światło i powietrze. مباني بتقدر تتكيف مع الجو حواليك يعني يكون فيها التهوية الطبيعية يكون فيها الإنارة الطبيعية اليوم بنفتقد نحن
To prawda. Dziś potrzebujemy inżynierów na miarę Karola Szejera, którzy potrafią wykorzystać wszystkie powierzchnie w budynkach. Wiadomo, że dziś mamy problemy z wodą, elektrycznością czy inne braki. Jeśli budynki są starannie zaprojektowane, to korzyści płyną dla ich mieszkańców. Ważne jest także oszczędność w użyciu materiałów budowlanych i równowaga w ich wykorzystaniu, na przykład szkła i betonu. Karol Szejer łączył te dwa materiały w sposób, który zapewniał elegancki wygląd i lekkość budynków. Jego styl budownictwa jest bardzo lekki i przejrzysty. Widzimy, jak światło wpada do środka. W ścianach budynków widoczne są małe otwory, najczęściej w formie kwadratów, które zapewniały dopływ powietrza i światła dziennego do najdalszych części mieszkania. Wszystko to jest bardzo potrzebne i ma ważny wpływ także na zdrowie człowieka. Dzisiaj używamy w pomieszczeniach światła elektrycznego. Lepiej jest wykorzystywać światło naturalne, kiedy tylko jest to możliwe. To cecha charakterystyczna dla budynków zaprojektowanych przez Szejera. Szejer z jednej strony pozwala wejść światłu do środka, ale jednocześnie chroni pomieszczenia przed ostrym słońcem, którego w Libanie jest bardzo dużo. Zakładał więc w swoich projektach tę właśnie równowagę. Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie jedna rzecz, którą mocno podkreśla inżynier George Arbit. Karol Szejer przyjechał do Libanu już jako znany i ceniony w Polsce i Europie architekt. Nie chciał jednak być nauczycielem miejscowych inżynierów. Praca jego opierała się na współpracy i kooperacji z ludźmi. W jego zespole był inżynier z Niemiec. Przykre doświadczenia wojenne nie miały jednak wpływu na ich dobrą współpracę. Był również Libańczyk. Ważną zaletą było to, że Karol Szejer zawsze umiał słuchać opinii innych oraz rozumiał i liczył się z oczekiwaniami ludzi. Każdy jego szkic techniczny poprzedzony był rysunkiem przyszłego budynku. Był także malarzem. Wszystko, co zaprojektował i wybudował, najpierw rysował. Inżynier George Arbi wspomina, że na przykład przed budową kaplicy najpierw musiał ją narysować. Zanim zaprojektował budynek, słuchał ludzi, tego, jakie są ich oczekiwania. Uwzględniał w swoich projektach libańskie dziedzictwo w budownictwie, pamiętając o polskim, i tym samym stworzył coś nowego, wyjątkowego. Powtarzał: nie przyjechałem uczyć was, ale uczyć się od was, i wszystko to przedstawię w nowej formie. I to jest właśnie Karol Szejer. Ażnabi ma edzie ala Lubnan ta jallem u ana baref la, ana dżit ta ana ita allam minkom, u baden siu allamy ta ana rachiatikom biher sura. Uchada Karol Szejer. Szejer łączył więc styl europejski ze stylem wschodnim. Wynikiem jego pracy są piękne budynki, które powstały w Libanie. Dzisiaj również potrzebny jest rozwój budownictwa. Powstają nowoczesne budynki, ale w obecnej ciężkiej sytuacji ekonomicznej w Libanie coraz trudniej ludziom starać się o duże mieszkania, które są bardzo kosztowne. I w tym wypadku też możemy uczyć się od Szejera, który w swojej pracy wykorzystywał materiały dostępne w kraju, począwszy od kamienia i innych lokalnych materiałów. Otwarty był na wszelkie nowości. Jako pierwszy wiedział, jak właściwie wykorzystać szkło i aluminium, które stwarzały poczucie lekkości. Patrząc na jego budynki, nie widzimy osobno betonu, szkła, żelaza czy aluminium. Wszystko stanowi jedną, spójną kompozycję. Używał tanich materiałów, ale w tym samym czasie efekt końcowy był doskonały. Patrząc na budynek Dar as-Sayyad, który jest tak lekki, mamy wrażenie, że to rakieta, która za chwilę uniesie się w powietrze. Aha.
يعني اذا بشوف حتى البناية دار السيات يعني مفكر هذا يمكن مثل صاروخ بعد شوي بيطير لانه خفيف وهيك كثير حلو. نعم اكيد رح ننتقل لنشوف كمان هالروبورتاج. Teraz posłuchajmy wypowiedzi inżyniera architekta Georgesa Rbida w przygotowanym reportażu, z którego dowiemy się więcej o Karolu Szejerze i jego pięknych budowlach, o polskim architekcie, który chciał być pochowany w Libanie. اللبنانيين والعكس. فعلى حجة الشغل على كارول شاير حاولت افهم شو اللي جابه لهون. فلما كنت عم بدرس بامريكا عم بعمل اطروحة الدكتوراه اخذت منحة من جامعة هارفارد على الفوف وكاتوفيتسي لانه كنت بلشت اقرا عنه بمجلات. Zetknąłem się z pracami Karola Szejera dzięki moim badaniom naukowym nad historią nowoczesnego budownictwa w Libanie. Zauważyłem, że są budynki, które wyróżniają się oryginalnością, ale w tym samym czasie zachowują lokalny charakter. Zacząłem pytać, kto projektował te budynki. Zawsze padała ta sama odpowiedź: Magdisi, Szajer, Adib. Budynki dla transformatorów, Magdisi, Szajer, Adib. Zauważyłem, że jest coś ciekawego w pracy tego trzyosobowego zespołu. Miałem okazję poznać jednego z nich, Wasifa Adiba. W czasie, kiedy przygotowywałem pracę doktorancką na temat nowoczesnego budownictwa w Libanie, Szajer i Magdisi już nie żyli. Miałem szansę spotkać jeszcze kilka razy architekta Adiba, który niedługo potem zmarł. Podczas długich spotkań rozmawialiśmy o stylu i charakterystycznych cechach budownictwa tej trójki architektów. W jednym z rozdziałów mojej pracy doktorskiej skoncentrowałem się na charakterze tego stylu budownictwa. Praca ta wykorzystana zostanie w książce, którą przygotowuję, Szejer i współpracownicy. Skupiłem się na życiu Karola Szejera, ponieważ nie znałem historii Polaków w Libanie. Była to dobra okazja dla mnie, aby poznać, co przeżył naród polski i losy wielu Polaków, którzy znaleźli się w Libanie. Wiedziałem tylko, że wiele Polek wyszło za mąż za Libańczyków i odwrotnie. Kiedy zacząłem poznawać życie i pracę Szejera, chciałem zrozumieć, dlaczego przyjechał do Libanu. Podczas moich studiów w Ameryce na Uniwersytecie MIT i na Harvardzie otrzymałem stypendium na wyjazd do Katowic i Lwowa. Wiedziałem, że Szejer urodził się we Lwowie, a potem pracował w Katowicach na Górnym Śląsku. Była to dla mnie pierwsza okazja, by zapoznać się z jego pracą na Śląsku i życiem ekonomicznym w miastach tego regionu, które oczywiście miało wpływ na jego pracę. Wiedziałem, że studiował na Politechnice we Lwowie, urodził się w 1900 roku i zaraz po ukończeniu studiów pojechał do Katowic, gdzie trwała rozbudowa tego miasta i było realizowanych wiele publicznych i prywatnych projektów budowlanych. Szejer rozpoczął pracę w sektorze państwowym w Departamencie Budownictwa w Katowicach. W tym czasie zaprojektował budynki wielu szkół, które stoją do dziś. Projekty te były bardzo nowoczesne i wyprzedzały swoją epokę. W pracy Szejera najbardziej podoba mi się elegancja budynków, które projektował. Ta elegancja widoczna jest także w jego budynkach w Libanie. Budownictwo, które stworzył w Katowicach, odpowiadało warunkom życia w tym czasie i w tym regionie. To zagłębie węglowe, gdzie jest dużo pyłu i zanieczyszczeń. Dlatego też niektóre budynki tam zaprojektowane nie miały dużych balkonów, jak w Libanie. Jeśli pojawiały się balkony, były zabudowane szkłem niczym ogrody zimowe. Jeden z tych budynków na ulicy PCK 6 najprawdopodobniej zdobył nagrodę w konkursie na najładniejszy budynek w Polsce w 1936 roku. Ten zdolny budowniczy był zarówno architektem, jak i inżynierem. Wykorzystywał wiedzę zdobytą od swoich profesorów na Politechnice Lwowskiej oraz czerpał z konstruktywizmu rosyjskiego, który w owych czasach należał do nurtu awangardowego. W polskiej architekturze w tym okresie można wyróżnić dwie szkoły. Krakowską, która była bardziej tradycyjna, oraz lwowską, otwartą na nowości i eksperymenty. To ona miała zasadniczy wpływ na pracę Szejera i jego kolegów ze studiów, którą rozpoczęli w Katowicach. Szejer zaprojektował tam wiele budynków. Najważniejszym z nich stał się budynek Muzeum Śląskiego, który był swego rodzaju konkurencją dla muzeum w Bytomiu. W tym okresie istniały poważne konflikty graniczne między Polską a Niemcami, które dotyczyły również różnic kulturowych. Każdy z nich obrazowało te różnice także w architekturze. Szejer zbudował Muzeum Śląskie, które stało się symbolem polskości. W czasie II wojny światowej zostało poważnie zniszczone, a sam Szejer opuścił Polskę. فهو ابن هيدي المدرسة وهيدي المدرسة أثرت كتير هو وزملائه راحوا على كاتوفيتس وعمر كتير مباني هنيك لحديت ما عمر مبنى كتير مهم اللي هو متحف سيلينجا
ميوزيوم اوف ابر سايليجا يلي كان مهم كتير لانه كان عم بيضارب على متحف موجود ببيتون، كان في وقت صراع بين الحدود بين الالمان والبولونيه، وكان في صراع ثقافي للوجود الحضاري والثقافي، فالمتاحف كانت افضل فرصه للواحد يعبر عن حضارته وثقافته، وعمر هذا المتحف يلي بعدين دمر وتهبط وفل من بولونيا ولاحظنا اجى على لبنان. راح على الفوف بالاول هو ومرته. Szejer, zanim przybył do Libanu, udał się z żoną do Lwowa, gdzie zostawił swoją 5-letnią córkę u matki i wyruszył przez Rumunię, Turcję do Palestyny. Przybywał tam do 1946 roku. W tym samym roku przyjechał do Libanu i pozostał do 1970 roku. W tym okresie wraz ze współpracownikami zbudowali ponad 140 budynków. Oprócz tego przygotowali wiele innych projektów. W 1948 roku poprzez Czerwony Krzyż odzyskał kontakt z córką, która przyjechała do Libanu. Po wyjściu za mąż wyjechała. Kiedy Szejer pojechał do Ameryki w 1970 roku, nic tam nie zaprojektował. Zmarł rok później. W korespondencji ze swoim lekarzem mówił, że popełnił błąd opuszczając Liban, kraj, który go przyjął w trudnym czasie wojny. Podkreślał, że Liban jest najlepszym krajem stwarzającym dogodne warunki do życia i pracy. هيدا البلد اللي استقبلني اللي ببعد الحرب تعرف بأي ظرف كانوا الناس مشردين بالعالم كله فاعتبر انه لبنان كان المكان يلي لقيه احسن شيء ليسكن فيه بلش يصمم مع مهندس الماني اسمه فريتز جوتهلف ما كان مهندس كان ديزاينر مصمم صمموا فرش وانتيريور ديزاين لبعض المحلات معروفه كثير كانت ببيروت وقتها مثل هاشم وغيره وبعدين مع القلبة كان عنده علاقه كان يدعى على مشاريع التخرج W początkach swojej pracy w Libanie współpracował z niemieckim projektantem o nazwisku Fritz Gotthelf. Zajmowali się projektowaniem wnętrz i mebli do kilku znanych sklepów w Bejrucie. Później nawiązał kontakty z Libańską Akademią Sztuk Pięknych, ALBA, i uczestniczył w obronach projektów dyplomowych studentów. Niektórzy z nich odbywali staże i szkolenia w jego pracowni. Następnie Szejer nawiązał współpracę z Magdisim, później dołączył do nich Adib, który był absolwentem ALBY. عمارته كتير مميزة وذكرتني بحادثة صارت معي لما كنت ببولونيا رحت خمس مرات على بولونيا وكان في شباب هناك تحمسوا وصاروا يساعدوني ونروح ونجي وغيره وعملت انترفيوز Pamiętam jedno zdarzenie podczas mojego pobytu w Polsce, którą odwiedziłem pięciokrotnie. Wraz z kilkoma młodymi ludźmi przemierzaliśmy ulice Katowic i szukaliśmy budynków Szejera niczym poszukiwacze skarbów. Cechą charakterystyczną tych budynków, według mnie najważniejszą, jest elegancja. Budynki te wyróżniały się także prostą linią, grą w płaszczyznach poziomych i pionowych oraz różną wielkością brył. Obserwujemy to również w Libanie, w znanym budynku Dara Sayat, w dwóch budynkach Magdisi w Bejrucie, w budynku zakładów cukierniczych Gamdur czy hotelu Carlton w Bejrucie, niestety wyburzonym. Do charakterystycznych cech jego projektów należy to, że wykorzystywał materiały do budowy, zachowując ich naturalny kształt i właściwości. Kamień jako kamień, beton jako beton. Rzeczą charakterystyczną było również to, że do pracy wybierał zdolnych fachowców zarówno w Polsce, jak i w Libanie. Jego praca oscylowała pomiędzy produkcją a rzemiosłem. Lata 1940 i 70 były dla niego szczęśliwe. Był w Polsce wtedy, kiedy powinien być, w czasie rozbudowy kraju po wojnie. Do Libanu przybył, ku naszemu szczęściu, w czasie, kiedy kraj uzyskał niepodległość i przeżywał okres intensywnego rozwoju. Nie wiem, co zrobiłby Szejer, gdyby dziś przybył do Libanu w czasie tego ciężkiego kryzysu. Było to więc bardzo korzystne dla niego i dla nas, że przyjechał do Libanu w najlepszym okresie i przebywał tu w latach 1946-1970. اجى على لبنان يلي بلد كان عم يزدهر من بعد الحرب العالمية الثانية من بعد الاستقلال هون فسيقبوا كمان ايام العز يعني لو وصل اليوم على لبنان ما بعرف شو كان بيقدر يعمل بوضعنا الحالي بس اللي منيح كتير لقلنا ولقله انه وصل بفترة العز وبقي من 46 لسنة 70 كان اكيد اكيد سابق لزمنه يعني هيدي ما بلشت هون معه بلشت معه بمتحف بسايليجا متحف سايليجا كان من اهم متاحف اوروبا بوقتها
Szajer wyprzedzał swoją epokę nie tylko w Libanie, ale także w Katowicach. Budynek Muzeum Śląskiego był jednym z najnowocześniejszych budynków ówczesnej Europy. W budynku znajdowały się ruchome schody wyposażone w czujniki oraz system klimatyzacji. Pamiętajmy, mówimy o końcu lat 30., w której wykorzystywano różnice ciśnień tak, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i pyłu do ekspozycji. اللي موجود بالحمرة هلا تعدل نزيد عليه تشوه لدرجة معينة بس بعد عنده الأناقة زيتها اللي عم نحكي عنها فإذا أكيد الشفافية وانتبه الفرق بين W Libanie Szejer był pierwszym budowniczym, który zastosował w całości oszklone fasady budynków, inaczej szklane ściany, na przykład widzimy to w budynku Horseshoe na ulicy Hamra w Bejrucie. Budynek mimo późniejszej przebudowy zachował swoją elegancję i przejrzystość. Już w latach 40. Szejer wykorzystywał szkło od stron mniej nasłonecznionych, czyli północnych, a od południowych stosował techniki rozpraszania promieni słonecznych, na przykład w budynkach, w których mieszczą się transformatory przy ulicy Hamra w Bejrucie. Szczególnie jest to widoczne w budynku Dar as-Sayyad, w którym konstrukcja łamie promienie słoneczne od południa i zachodu, co jest bardzo korzystne w libańskim klimacie. Chcę podkreślić, że Szejer jako cudzoziemiec, który przybył do Libanu, nie zrobił tego wszystkiego sam. Trzeba wspomnieć o wkładzie miejscowych libańskich specjalistów, którzy razem z Szejerem tworzyli zgrany zespół ludzi, takich jak architekt Wasif Adib, inżynier Bahic Magdisi oraz inni inżynierowie elektrycy i mechanicy. Wszyscy oni czerpali z jego wiedzy i doświadczenia. Moja książka Karol Szejer, A Pole in Beirut, co znaczy Polak w Bejrucie, to również gra słów. Pole w języku angielskim znaczy też bycie w centrum, wokół którego dużo się dzieje. W swojej książce kładę głęboki nacisk na tę współpracę i głębokie relacje Szejera z libańskimi współpracownikami, których rezultatem jest ciekawa sztuka budownictwa w Libanie. Książka liczy ponad 400 stron, zawiera 900 zdjęć, szkiców i rysunków oraz wiele ważnych odkrywczych informacji. Mam nadzieję, że zostanie wydana w tym roku. Na okładce znajduje się zdjęcie znanego budynku redakcji Dar as-Sayyad. W książce jest długi rozdział poświęcony pracy Szejera w Polsce, o którym nie będę teraz mówił. Wrócę jeszcze do jego pracy w Libanie. Pierwszym ważnym budynkiem zaprojektowanym przez Szejera w Bejrucie był budynek klubu absolwentów Uniwersytetu Amerykańskiego. Jego projekt wygrał konkurs i od tego momentu zaczęła się współpraca Szejera z Magdisim i Adibem. Wśród pięknych willi jest willa Bustani w dzielnicy Jarzi pod Bejrutem. Z kolei w dzielnicy Ashrafie ciekawy budynek w stylu XIX-wiecznym z elementami nowoczesności. W książce jest mnóstwo zdjęć innych budynków, a także szkic projektu budynku ambasady amerykańskiej w Bejrucie, który nigdy nie został zrealizowany. Dalej można wymienić willę Saradar i kaplicę Szachruri w bejruckiej dzielnicy Ashrafie. Mała, ale bardzo ładna pod względem architektonicznym. Hotel Carlton, o którym wspominaliśmy, wielka szkoda, że został wyburzony. Nie uległ zniszczeniu w czasie wojny domowej i lepiej byłoby go wyremontować i zmodernizować. Jeszcze dwa ważne budynki Magdisi na ulicy Hamra w Bejrucie, kościół baptystów, budynek Deep w tej samej dzielnicy oraz budynek klubu absolwentów, który przeszedł pewne zmiany, ale zachował charakter Szejera. Są również takie budynki jak pierwsze w Libanie centrum handlowe Spinneys, zbudowane w 1964 roku, które niestety obecnie niszczeją. Moje najbliższe plany to zorganizowanie wystawy przedstawiającej cały dorobek Szejera, połączonej z prezentacją mojej książki. Miejscem wystawy będzie zaniedbany dziś budynek dawnego centrum handlowego Spinneys, aby w ten sposób przywrócić mu życie. Dla mnie osobiście był to bardzo elegancki i piękny budynek, do którego często chodziłem jako mały chłopiec w dzielnicy Żna. Budynek Shell, niegdyś najwyższy w Bejrucie, wybudowany w końcu lat 50., znany dziś pod nazwą Koral z charakterystycznym dachem w formie skrzydła, został przebudowany, co nie jest korzystne. Szkoda, że przy przebudowie często zatracamy oryginalny charakter dawnych budynków i materiałów, z których były budowane. Każdy budynek ma swoją duszę i charakter. Ta książka i inne prace tego typu mają na celu przypominać o tym i zachować styl każdego okresu. Bueno.
Błędem jest zmieniać pierwotną architekturę budynków. W Libanie często wprowadza się elementy charakterystyczne dla libańskiej architektury, jak arkady, czerwone dachówki i kamienie. I to jest błędne myślenie, również z politycznego punktu widzenia. Jesteśmy narodem otwartym, patrzącym w przyszłość. Liban był zawsze krajem lubiącym eksperymenty. Błędem jest przyjmować postawę konserwatywną w budownictwie czy sztuce w kraju, który był zawsze otwarty na różne kultury i gdzie spotykało się wiele cywilizacji. Ta otwartość zawsze była korzystna dla Libanu, a budownictwo jest najlepszym tego przykładem. Ślady Szejera w Libanie są dalej obecne. Jego budynki wyróżniają się spośród innych. Mówią o tym ludzie, którzy odbywali szkolenia pod okiem Szejera, a także ci, którzy są zafascynowani jego pracą. Pytałem wielu architektów, od kogo czerpali wzory, odpowiadali Szejer. Zawsze powtarzane jest to nazwisko. Szejer był nie tylko zdolnym budowniczym, ale był bardzo zdolny w rysownictwie. Mamy wiele rysunków w Arabskim Instytucie Budownictwa, które wyszły spod jego ręki, przedstawiających Bejrut oraz budynki w mieście. Jego projekty mają doniosły wpływ na pracę innych architektów, nawet na całe pokolenie. Zachowały się również szkice mebli. Charakterystyczną cechą w jego budynkach są poręcze zabezpieczające schody. Budownictwo na pewno opiera się na talencie osobistym, który każdy przyszły architekt czy inżynier rozwija w czasie obserwacji, podróży oraz dzięki kontaktom z innymi zdolnymi architektami. W budynkach Szejera i innych architektów, nieważne cudzoziemców czy Libańczyków, najważniejszy jest efekt końcowy. Zawsze produkt ich pracy reprezentuje jakąś szkołę w budownictwie, jest otwartą książką historii, z której możemy się uczyć. W latach 50. i 60. było wiele szkół w budownictwie i wielu architektów, którzy wywierali wpływ na kolejne pokolenia. Jestem dumny, że pomimo iż nie znałem Szejera osobiście, poznałem dogłębnie pracę i styl budowy jego i jego współpracowników. Przyznaję, że Szejer ma bardzo duży wpływ na moje projekty. هل قد المهندس جورج عربيد تأثر بشغل المهندس كارول شاير؟ Niesamowite, jak wielki wpływ miał Karol Szejer na projekty George'a Arbida. Budownictwo jako otwarta księga, która przedstawia historię człowieka mającego ogromny talent oraz siłę realizacji osobistych ambicji. Swoim rysunkom nadał kształt w postaci pięknych budynków. Ten wpływ Karola Szejera na inżyniera George'a Arbida i innych inżynierów jest czymś niezwykłym. Czy dla was ta historia, ten wpływ jest prawdziwy i realistyczny w dzisiejszym życiu? مثل ما ترك كارول شاير بالمهندس جورج عربيد وبغيره من المهندسين ايضا اللي عايشوه وكانوا معه اليوم معكم انتم كبولوني كازيمير ما يعطي اللبنانيه البولونيه ايضا قديش بتعتبروا هالشغله حقيقيه واقعيه بحياتنا Tak, ja osobiście, o czym wspomniał George Arbid, żałuję bardzo, że w 2011 roku podjęto decyzję o wyburzeniu hotelu Carlton w Bejrucie. Na jego miejscu powstały trzy wysokie mieszkalne wieżowce. Uważam, że nie możemy patrzeć tylko na korzyści materialne, ale jako Libańczycy musimy pielęgnować naszą spuściznę kulturową, nawet jeśli tworzyli ją cudzoziemcy, którzy włożyli w to własne serce i duszę. لازم قد ما فينا نحافظ على إرثنا الثقافي
بعدين اذا نحن بنزور بلدان فقيره. Kiedy odwiedzamy biedne kraje, widzimy, że najważniejszą rzeczą dla ludzi jest mieszkanie i to jest normalne. Przede wszystkim musimy żyć, a potem filozofować. Dlatego w tych biednych krajach nie patrzą na ładny wygląd domów. Szejer wskazuje trzecią drogę. Możemy zrobić coś niedrogiego, ale w tym samym czasie ładnego czy artystycznego. Nie musimy wydawać pieniędzy bez potrzeby. Patrząc na budynki Karola Szejera, chociażby przywoływany najczęściej Daras Sajat, widzimy, że nawet schody są czymś ważnym. Metraż korytarza jest dokładnie przemyślany, ani metr więcej, ani mniej. To jest przesłanie. Możecie zrobić coś ładnego małym kosztem, najważniejsze, aby było użyteczne. Yani mish ktir ghali, mish ktir ma fi ktir takalif aliya, bas bi nafs el waqt fina bnamel shi helu, fina bnamel fan. Kaman zakarna hay shadle, lanu tam mam nedfa masari al fadi. إذا نحن نزور بنايات يعني تبع الكارول شاير إذا نحكي بار إكزامبل هذا البناية دائما يعني كإكزامبل دار السيد يعني هناك حتى درج عنده يعني محل كتير كتير مهم يعني حتى يعني متر مترين تبع الكوريدور ما في ولا أقل ولا بزيادة يعني فإذا من ناحية يمكن هاي رسالة فيكم يعني بالمساري أقل بتعملوا شيء كتير حلو بالناحية فن بالناحية صورة كيف ببين قدام الناس وبنفس الوقت مفيد يعني الهدف انتم امرتوا هاي بيت يعني اذا امرنا بنوعية جيدة حتى بنوعية تاك aby było dobrej jakości i długotrwałe. Nie odwiedziłem wspomnianej wcześniej małej kaplicy w dzielnicy Ashrafie, ale słyszałem, że wszystkie elementy wystroju pełnią w niej swoją rolę. Nic nie można usunąć, bo całość straci swój wygląd. Patrząc na wiele budynków w Libanie, nie tylko pytamy często, po co ten beton, po co ten długi korytarz, który jest bezużyteczny. Karol Szejer uczy nas, a przede wszystkim studentów architektury i inżynierów, że można zbudować coś ładnego, artystycznego i użytecznego bez nakładu dużych kosztów. فايده منه يعني هون كارول شاير يعني في يعلمنا كلنا بس خصوصا يعني طلاب تبع يعني ارشيتكتور ومهندسين لانه فينا بنعمل شيء مش كثير غالي بس حلو ومفيد. نعم دائما هالهندسه الاقتصاديه. Ta architektura oszczędna, prosta i elegancka to szkoła reprezentowana przez Karola Szejera, polskiego architekta, który przyjechał do Libanu i pozostawił tu swoje trwałe ślady oraz wywarł niezwykły wpływ na wielu libańskich architektów. W przyszłym tygodniu poznamy nową osobę, która zapisała swoje ślady w sztuce. وبصمه فنيه يمكن الاسبوع المقبل مثل ما حكينا بلشنا مش بالصدفه من دبلوماسي وحكينا على الارشيتكت Tak jak mówiliśmy, nie bez powodu program rozpoczęliśmy od dyplomacji, mówiliśmy o architekturze i doszliśmy do sztuki. Niektórzy malują, a inni śpiewają. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy wyjątkowego człowieka, który nie tylko mieszkał w Libanie, ale tutaj żył i zmarł. Dzisiaj powinniśmy szukać jego obrazów, których cena z każdym rokiem rośnie dwukrotnie. Niektórzy ludzie w Libanie są w posiadaniu jego prac malarskich, nie wiedząc, że mają skarb w domu. W przyszłym tygodniu, po obejrzeniu naszego programu, może dowiedzą się, że mają w domu złoto. اكتشفنا يعني في بلبنان حتى بالبيوت اللبنانية وما بيعرفوا لوحات لإله لوحات لإله وما بيعرفوا لأنه عندهم كنز بالبيت أها هيك يمكن بعد هذا البرنامج بعد أسبوع راح يعرفوا لأنه عندهم ذهب بالبيت نعم عن مين بنجمي موفيتش الفنان بوليسلاف باكه Artysta Bolesław Bakę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku programu Polacy w Libanie.